Z głębokim żalem informujemy, że w minionym tygodniu, dokładnie w nocy z 11 na 12 stycznia, odszedł honorowy obywatel miasta Krosnoodrzańskiego, Jan Muszyński. Uroczyste pożegnanie miało miejsce w mijającym tygodniu w Zielonej Górze. Urodził się 29 kwietnia 1932 roku w Gnieźnie. Ukończył studia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze. Był sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Przez ponad 20 lat był także dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej. Był autorem monografii Krosnoodrzańskiego, zatytułowanej Krosnoodrzańskie – przyszłość i teraźniejszość. Tytuł honorowego obywatela miasta Krosnoodrzańskiego otrzymał w 1997 roku. Rodzinie oraz bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.